Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Co jest modne. I dzisiaj sprawdzamy sobie tę ciężarówkę i cholera, nie wiem jak się czyta nazwę marki tego pojazdu. W każdym razie jest to amerykańska ciężarówka do zadań specjalnych, wojskowa. I nazwa... postaram się przeczytać, ale... Oxkosh? Jakoś tak? Oxkosh? Nie mam pojęcia. W każdym razie wygląda naprawdę kozacko. Stroniąc od tych wszystkich rosyjskich maszyn, które jedną z nich możecie zobaczyć gdzieś tam w tle, ja jestem bardziej przyzwyczajony z filmów do takiego wyglądu takich ciężarówek i takie mi się bardziej podobają. Po prostu. No co wam będę dużo mówił? No większość naszego gustu wywodzi się właśnie z doświadczeń z filmów amerykańskich, gdzie widzimy wspaniałe maszyny w akcji, prawda? Dobra, ale to jest bardzo fajnie wykonana modyfikacja i będziemy dzisiaj testować. Wcielimy się w rolę Janusza od ciężarówek, który będzie próbował naszemu Władimirowi wcisnąć ten oto model. Więc razem z nim wyobraźmy sobie, że jesteśmy na miejscu właśnie tego Janusza, a na drugim miejscu pasażera siedzi sobie ten wspomniany Władimir. Janusz za wszelką cenę chce przekonać Władimira o tym, że jest to właściwy wybór do codziennej pracy. Więc jak możemy go zachęcić, naszego Władimira? Janusz mówi, że mamy tutaj napęd aż na 8 kół. Więc jeśli włączymy sobie AWD jak teraz i blokadę dyferencjału, to nic nie powinno nas zatrzymać w Spin Tires i ogólnie na świecie. Jest to ciężarówka do zadań specjalnych. Ponadto posiada sporo dodatków, które możemy sobie zainstalować. No ale wszystko sobie sprawdzimy. Najpierw, skoro jesteśmy przy warsztacie, sprawdźmy, co to są za dodatki. Janusz chce jak najlepiej wypaść przed Władimirem, więc nie może być tu absolutnie żadnej wpadki. Zobaczcie, jak tu wszystko ładnie chodzi. Naprawdę, to jest... o, zajebista sprawa. Ale dobrze, jesteśmy przy warsztacie. Jak wspomniałem, jeśli... jest tu sporo modyfikacji, jak wspomniałem. Sorry. Jeśli będzie taka sytuacja, że nasz wspomniany Władimir będzie chciał polecieć gdzieś na miasto, nie ma problemu. Są tutaj opony szosowe. I słuchajcie, nie są to zwykłe opony, bo to są opony, w których nie ma powietrza. Tak, to są jakieś specjalne opony, czymś wypełnione, nie wiem czym, ale jak one nie były brudne, szkoda, że wam tego nie pokazałem, szkoda, że Janusz tego nie pokazał, ale one są dość lekkie. I nie są wypełnione powietrzem, tylko jakaś taka gruba siatka jest na zewnątrz. Oczywiście bieżnik jest z gumy, ale w środku jest jakieś coś dziwnego, ja nie potrafię tego rozpoznać. W każdym razie, o, teraz opadło tu całe błoto. I tutaj tak widać, że to jest jakaś siatka, ja tego nie mogę chyba przybliżyć, albo i mogę. Jest tu jakaś siatka i w środku coś tam jest dziwnego. W każdym razie nasz wspomniany Władimir może mieć tutaj oponki szosowe. One są troszeczkę węższe. No ale ich tutaj nie będziemy używać, bo nasz Władimir potrzebuje opony do zadań specjalnych. I tak, naprawdę ma tutaj sporo dodatków, które może zainstalować. Może zainstalować sobie koło ratunkowe, które znajduje się tutaj. Jest ono co prawda szosowe. No powiedzmy, że to jest dojazdówka, jeśli patrząc od strony właśnie błota, które nas otacza tutaj wszędzie. Możemy sobie zainstalować nadwozie skrzyniowe. Możemy sobie zainstalować nadwozie do transportu drzewa. Następnie możemy sobie zainstalować cysternę paliwową. Możemy zainstalować dodatkowe oświetlenie, tak? Możemy sobie zainstalować inne oświetlenie, czerwone. O, ja wykreślam. Możemy sobie zainstalować nadwozie skrzyniowe z plandeką do napraw, albo do tego, aby zdobyć jakiś warsztat, powiedzmy. Możemy sobie zainstalować siodło do podłączenia na przykład cysterny paliwowej, takiej większej. Więc naprawdę jest sporo możliwości. Siodło i powiedzmy myk. I dobra, i taka konfiguracja powinna zainteresować pana Władimira, który poszukuje naprawdę konkretnego pojazdu do pokonywania trudnych, bardzo trudnych terenów i przewożenia ogromnych ładunków. Niestety nasza naczepa nie jest zbyt przystosowana do jazdy w takim terenie i nie wiem, jak sobie ten pojazd z tym wszystkim poradzi. Zresztą zobaczcie, ona jest
Ona bardzo fajnie się tutaj wygina, no nie? To wszystko bardzo fajnie wygląda. No ale wracając do naszego testu, pamiętajcie, pan Janusz jest troszeczkę spalony tą sytuacją, że no niestety Władimir nie będzie mógł się posługiwać tym pojazdem do transportu drzewa, a przynajmniej do transportu długich kłód. A jak myślał, że właśnie ten pojazd się spełni w tej roli, a tu się okazuje, że jednak Zong. I no niestety będzie musiał teraz przełknąć taką nagrodę pocieszenia w postaci tego, że ten pojazd powinien się świetnie nadawać do transportu różnych elementów ciężkich, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś ciężkiego sprzętu, elementu sprzętu, czy jakiegoś czołgu w takich długich naczepach jak tutaj. Więc zobaczymy. Przed nami kilka testów, zerknijmy na mapkę. Ojej, zerknijmy na mapkę, myk. Musimy przejechać, musimy przejechać rzekę, a to nie będzie taka prosta sprawa, bo jak widzimy, pojazd niespecjalnie sobie radzi już na takiej autostradzie, jaką mamy tutaj. Więc Janusz jest troszeczkę osrany i nie wie, co się stanie, ale brnie przed siebie, ma nadzieję, że swój produkt sprzeda nieświadomemu troszeczkę panu Władimirowi, który jest dość dziany po ostatniej robocie, jeśli pamiętacie. Pan Władimir razem z jego przyjacielem Saszą zdołał pokonać rosyjską tajgę po raz kolejny i dostarczył drzewo na czas, dojechał do domu swojej żonki i zjadł ciepłe śniadanie raczej, bo oni dojechali nad ranem, miał przyjechać na obiad, a niestety sprawa się przedłużyła, bo było trochę komplikacji, ale dzięki koledze Saszy udało się w ogóle dokończyć tę operację. Więc teraz nasz Władimir i Janusz jadą prosto nad rzekę i już zaczynają się pierwsze problemy. Czy możemy to nazwać już problemami? Bo na razie ciężarówka radzi sobie świetnie. A teraz Janusz chce troszeczkę przyszpanować i powiedział: ej, słuchaj, wiesz co? Moja ciężarówka poradzi sobie bez problemu z napędem na 4 koła. Wyłączę AWD i zobaczysz człowieczku, jak... Zobaczysz człowieczku, ziomeczku, jak ta ciężarówka będzie sobie radzić tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła, na 4 środkowe koła. Więc patrz uważnie, synku, co się dzieje. No i Janusz zbyt pewny swojej ciężarówki, a może i wystarczająco pewny swojej ciężarówki, bo na razie radzi sobie całkiem nieźle z wyłączonym AWD, ale co się dzieje? Tak, ciężarówka się powoli zakopuje. Dlatego pan Janusz, korzystając ze swoich umiejętności i doświadczenia, próbuje na wolnych obrotach wyjechać z tego gówna. I co się okazuje? Niestety jest wielki problem. Próbuje wszystkiego, próbuje cofać i tłumaczy Władimirowi, że to jest naprawdę trudny teren, ale Władimir, on nie jest głupi. Może troszeczkę czasami tak udaje, ale on naprawdę nie jest głupi i wie, co robi. I nie kupi po prostu byle gównianej ciężarówki, tylko i wyłącznie dlatego, że Janusz jest dobrym sprzedawcą. Janusz niepozornie włącza AWD i co się dzieje? No ciężarówka sobie radzi. Więc Janusz nie ma już zamiaru tutaj szpanować, tylko po prostu na pełnej muszelce będzie śmigał do przodu. Rzeka już, oj, już się powoli zbliża. Mamy tutaj przed sobą jeszcze kawałek autostrady, a ciężarówka, ciągnąc za sobą dość spory towar, ma poważne problemy, chociaż wykaraskała się z dość poważnej opresji. No ale dobra, mamy autostradę. Teraz pan Janusz znowu chce zapłysnąć. Włącza jedynkę plus. I niestety, silnik nie daje rady. Z powrotem na jedynkę. Oj. Władimir jest troszeczkę zmieszany tą sytuacją. Powoli wzdycha, robi takie... przewraca oczami. No ale pan Janusz widzi to i się nie przejmuje. Dalej kręci swoją grę. Tankujemy maszynę. Możemy dodatkowo wziąć plus 200 litrów. Świetnie. Bo mamy tutaj właśnie, i to jest wielka zaleta tego pojazdu, bo mamy tutaj dwa kanistry, które mogą pomieścić 200 litrów ropy.
fantastycznie. Są to wyjątkowe kanistry, oferowane tylko w sprzedaży w markecie Mango chyba. Wyłącza blokadę dyferencjału, żeby tu wykręcić. I kolejny test naszej ciężarówki. Tutaj na szczęście bardzo pomocne okazują się aż dwie osie skrętne, bo mamy i z przodu, i z tyłu. I tu pojawia się problem. Mimo włączonego AWD, bez blokady dyferencjału ciężko jest się zebrać w ciężarówce. Myk. Włączamy zatem blokadę i proszę bardzo, problem rozwiązany. Dobrze. Panie Janusz, już naprawdę... O, proszę. Kolejny problem. Panie Janusz już normalnie spocony cały, osrany. Już się boi, że nie sprzeda tej ciężarówki, bo tak naprawdę Władimir jest ostatnim klientem, który zgodził się w ogóle. Od kilku miesięcy pan Janusz szukał jakiegoś klienta, który zgodzi się w ogóle przyjechać na prezentację tej ciężarówki, ale dopiero pan Władimir się zgodził, bo jest z okolic. Pomyślał sobie, a co tam, wpadnę, nie moje paliwo, jedziemy. Więc Janusz daje z siebie wszystko, naprawdę jest pod kluczem. Jego szef mówi, jak nie sprzedasz tej ciężarówki, to zapomnij o Passacie. Zapomnij o Passacie B8, będziesz dalej jeździł swoim Passatem B2 z 1988 roku i tyle. Także Janusz naprawdę się stara, jest gra o wysoką stawkę i musi sprzedać tę ciężarówkę. Dlatego daje z siebie wszystko. Słuchajcie, na horyzoncie widać już rzekę. Omijamy tę górę, bo no, powiedzmy, że ciężarówka nie jest do pokonywania kamieni. Ale kto wie, co jest na dnie rzeki. Dlatego zbliża się teraz czas próby. Zbliża się próba dla pana Janusza i zbliża się tak naprawdę czas osądu przez pana Władimira. Czy pan Władimir, bądź co bądź, bardzo już bogaty, zbogacił się na ostatnim kursie, zechce kupić tę ciężarówkę? Okaże się już za chwilę. Spróbujemy przejechać przez rwącą rzekę. Nie wiadomo, co jest na niej dnie, a nie jest ona płytka. Nie wiadomo, co się tam znajduje. Pan Janusz dosłownie pełne gacie wbija się. Wbija się tę ciężarówką w błoto. Boi się, nie wie, co to będzie. Wie, że ma zestaw naprawczy w ciężarówce. Wie, że ma zapas paliwa plus 200 litrów. Ale czy to pomoże pokonać rwącą rzekę, która będzie napierała na naczepę? Czy damy radę przejść tę próbę razem z panem Januszem? Słuchajcie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy się poruszamy do przodu, ale mam złe przeczucia. Coś tam się poruszamy, toniemy, powoli toniemy. Skręcę troszeczkę na lewo. Janusz próbuje naprawdę wszystkich swoich sztuczek, ale rzeka jest nieubłagana, rzeka nie wybacza. Silnik zgasł. Uszkodzenia sięgły 432 punktom na 600. Pan Janusz, mimo że nie ma czym oddychać razem z panem Władimirem, zalewa się łzami. Nie wiem, czy te łzy będzie w niego widać, nieważne. Ale to, czy się utopi, dla niego teraz nie ma znaczenia, bo nie będzie mógł pojeździć Passatem B8 swoim wymarzonym autem, które zawsze chciał mieć. Próbuję jeszcze raz uruchomić silnik. Ostatnia próba. Silnik gaśnie. Silnik zgasł. Cisza. Władimir patrzy na pana Janusza. Janusz, Bóg tuningu, nie wie, co powiedzieć. Daj mi jeszcze jedną szansę.
Władimir ma dobre serce, to dobry człowiek, nie zrozumcie mnie źle. Ja mówię, że on jest bogaty, ale nie wszyscy bogaci to snobi. Nie wszyscy bogaci to po prostu fiuty. To są też dobrzy ludzie, z dobrym sercem. I Władimir właśnie taki jest, ma żonę, dzieci, ciężko pracuje i naprawdę dobrze zarabia, ale jest dobrym człowiekiem, dlatego postanawia dać Januszowi jeszcze jedną szansę i mówi: panie, ostatnia szansa, przejedziesz pan przez tą rzekę czy nie? Janusz mówi: postaram się, zrobię wszystko co w mojej mocy, tylko daj mi jeszcze jedną szansę. On mówi: dobrze, dam ci jedną szansę, masz ostatnią szansę, żeby przejechać tę rzekę. Jak tego nie dasz rady zrobić, to nasza współpraca się tutaj zakończy. Janusz tym razem pod ogromną presją. Już nie ma tutaj miejsca na wygłupy, nie ma tutaj miejsca na popisywanie, na chwalenie się osiągami ciężarówki. Teraz pozostało tylko i wyłącznie przejście najcięższej w jego życiu próby. Teraz się okaże, czy Janusz będzie miał Passata B8, czy też nie. Dlatego skupcie się na tym, bo teraz jest tak naprawdę kumulacja tego odcinka. Dowiemy się, czy ciężarówka jest modna, czy też nie. Uwaga, docieramy do rzeki. Jest tam głęboko. Janusz teraz swoim sprytnym okiem wytęża wszystkie swoje zmysły, ale swoim sprytnym okiem patrzy, gdzie jest mielizna, gdzie jest najpłycie, a ma teraz trudniejsze zadanie, bo jest ciemno. Stara się ustawić pod prąd ciężarówkę, tak aby zminimalizować znoszenie. I dobrze. Pierwsze podejście. Drugie podejście, sorry. Jest naprawdę głęboko. Znosi ciężarówkę i naczepę. Janusz postanawia nieco kontrolować. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Znosi ciężarówkę. Znosi przede wszystkim naczepę, która stawia wielki opór wodzie. Mimo, że Janusz teraz postanowił bardziej przesunąć się w górę rzeki i włącza jedynkę plus, ale nic się nie dzieje. Niestety ciężarówka łapie uszkodzenia i jest problem. Janusz decyduje się na ostatni manewr. I co się dzieje? Co się dzieje? Władimir traci cierpliwość. Ciężarówka się niszczy. Bucha ogień. Awaria silnika, silnik kasł. Pełne uszkodzenia. Nie ma ratunku dla Janusza. Była ostatnia szansa. Ciężarówka nie przeszła swojej próby. Władimir z walizką kasy wraca do domu. Janusz płacze w ciężarówce. Wyjdzie górnym włazem. Przejdzie po naczepie i pójdzie do domu. Bo w pracy nie ma czego szukać. Szef niestety powiedział: koniec, koniec naszej współpracy. Jeździ dalej swoim Passatem B2. Może go komuś opchniesz, nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Żegnam. Na razie. Pa, pa. I tak oto, moi drodzy, na takiej krótkiej historii przetestowaliśmy sobie kolejną modyfikację do tej gry. Jest to ciężarówka, która powinna transportować takie oto ładunki jak tutaj. Ale co się dzieje, gdy spotyka ją rzeka? Ta naczepa naprawdę stwarza wielki opór dla wody i no niestety znosi strasznie ciężarówkę. Nie da się rzeki przejechać, nawet po płciźnie dalej znosi tą ciężarówkę, nie da się jej odpalić, jest awaria silnika, ale jest jeszcze jedna szansa. Oj, to nie... Dziwne, ale dobra. Jest szansa polegająca na tym, że możemy włączyć... Nie wiem jak to się robiło dokładnie, ale są tutaj opcje zaawansowane i możemy ewentualnie się naprawić. Całkowicie. Możemy się odpalić. Podpalić. Nie wiem czy uda mi się z tego wykaraskać. Ja już poszedłem do domu, ale widzi Władimir uszkodzoną ciężarówkę, coś tam jeszcze próbuje. Na warsztacie ciągle mamy inny pojazd, ale nim w ogóle nie damy rady wyciągnąć nawet stąd, bo on ma napęd tylko na dwa koła. Więc nawet nie uda się odpalić tej ciężarówki i prawdopodobnie też nigdzie jej nie podczepimy, bo nie ma tu w okolicy żadnego drzewa. O, nie ma nawet chyba punktów zaczepnych. Chyba, że z tyłu gdzieś. Nie, no nic nie wykombinujemy, moi drodzy.
trudno, przykro. Drzewa są za daleko, nie ma ratunku. Ciężarówka nie spełniła swojego jedynego zadania, czyli przejście największej próby, czyli przejechanie przez rzekę. Przykro mi, ale ten mod nie spełnił moich oczekiwań i nie spełnił oczekiwań pana Władimira, który nie wybuli grubych milionów na ten sprzęt. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki ze Spin Tires, co jest modne. Mówił dla was Lucek. Na razie. Pa, pa.